Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w sobotę przyjechaliśmy do kolegi Zbyszka Oleksiaka do Kozie Główek. Jest godzina 21.30, tak Zbyszek? No prawie, 21.30. Zobaczmy, tutaj jutro się odbywa tutaj lot w oddziale 053 Myszków. Się odbywa lot z odległości ponad 350 km, tak? Hodowca już te gołębie zakoszował, gołębie pojechały, ale zobaczmy tutaj w gołębnikach u kolegi Zbyszka, tam ciągle jakieś prace trwają, tak? No, dzisiaj gruntowne takie sprzątanie po prostu, bo tutaj są rozdzielone gołąbki, już młode dorastają, także już jest, trzeba zrobić porządki takie gruntowne. Czyli pod nieobecność tych gołębi, tak? Czy jak to jest? Bo tu są te gołębniki, pokażmy, podejdźmy może bliżej. To jest już trochę ciemno. Ale przyjechaliśmy tutaj specjalnie wieczorem, żeby jutro się tam, nie, że tak powiem, nie ryzykować, czy zdążymy, czy nie, jadąc tutaj do kolegi Zbyszka na lot, bo mogą te gołębie nie wiadomo, które być wypuszczone, albo wcześniej rano, albo trochę później. No, zobaczmy. Są rozbierane. Tutaj teraz jeszcze w nocy pracownik jakiś będzie to sprzątał, tak? No, tam jeszcze kolega Marek. No, tutaj. Jedzie z dezynfekcją, nie? Popatrzmy. I tutaj jutro te gołębie przylecą do czyściutkiego, że tak powiem, pomieszczenia, tak? Tak, wszystko jest po prostu powymywane, musi być nad listewkami, wszystko po prostu tam. O, tak, żeby. No, to jeszcze tutaj, panie Marku, dużo roboty, co? No, bardzo dużo. Bardzo dużo. Centymetr po centymetrze, szef dogląda. Szef dogląda, a zobaczmy. Tutaj kolega przy okazji sobie podglądniemy, tutaj widzimy, mamy o, zestaw taki do dezynfekcji, to jest czym to jest za środek? Wirkon, nie? Tu jest tak, na zmianę Wirkon, Neobaktyl albo Rapidal, także trzy środki używamy. Trzy środki, tak? I teraz jutro one tutaj będzie wieczorem posprzątane, rozumiem, tutaj część, bo to jest całe lotownie, tam jeszcze u góry masz. U góry, a tu jest po prostu... To coś się dało posprzątać. Dokładnie, no tu większość gąbków poszło, no, tam kilka pokażę zaraz z boku, co zostaje przy takich większych młodzikach. Nie poszły, no to zbiorczo sobie. Czyli tutaj teraz noc niejako jest na przygotowanie pomieszczenia do przygotowania tutaj do przylotu gołębi. O, i teraz zobaczmy jeszcze. O, i kilka gąbków z tego zostało. O, tu jeszcze młode już. Większość do kolegów pojechało. Widzimy, że koledzy, hodowca prawdziwy to w nocy nie śpi. Trzeba każdy czas wykorzystać, tak. Bo później już nie ma możliwości. Tutaj jeszcze tak przy okazji lot, który to jest w oddziale u was? Piąty lot, teraz Krosno-Odrzańskie. Krosno-Odrzańskie to jest 300... 50 km. 50 km. O. Kilka samczyków zostało. Aha, tutaj samczyki. No i tu są dzieci i te samczyki karmią wszystkie młode włosy tutaj, co są. Teraz im przeszkadzamy troszeczkę, ale to nic. Kilka samiczek. I one karmią z lotu. Proszę, a, wentylator chodził, ja tak słyszę, co się dzieje. To wentylator chodzi. Zobaczmy tutaj. Poczekaj, jaka tu jest wentylator. Zobaczmy. O. Trochę młody gołębi jest. 08 roku, już ta samiczka w tym roku nie lotuje ją. Później lociarka też nie lotuje z 08 roku, także one sobie karmią fajnie, mutki zbiorczo wszystkie. Te wszystkie młode. Tutaj w karmę jaką to stosujesz cały czas, te swoje zestawy, no, Oleksiak, zielone worki Oleksiak firmy MDM, tak? Tak, no to mam lekostronną karmę. Aha, dobrze. No to czyli jutro czekamy. Ile tych gołębi na lot dałeś? 210 gołębów. To jest w jednej drużynie, czy w dwóch? W tym roku lecę tylko jedną drużynką, 210 gołębów. 210 gołębi. A ile gołębi miałeś od początku? Iloma zaczynałeś? 5 gołębów zgubiłem wszystkie loty. Czyli bardzo mało. 5 no, sztuk na 215 to jest bardzo, bardzo mało. No, wkładałem pod 217, 218, później raz 146 i teraz znowu 210. Nie? Rozumiem. A które miejsce masz do tej pory? No różnie. Tam jest, tak, po trzecim locie byłem we wszystkich cały czas na pierwszym miejscu, a teraz taki lot był z wiatrem, no troszeczkę było gorzej, no to tam kilka mistrzostw popuściłem tam po prostu miejsca. No zobaczymy. Jutro będziemy czekać, aż te gołębie przylecą, popatrzymy sobie. Tutaj dzieje już wcześniej, kiedy jesteśmy, to sobie możemy tutaj jeszcze dużo porozmawiać o tym. No i postaram się tutaj jak najlepszą, taką najszerszą relację obszerną dla kolegów zrobić. Także na razie. Sądy się fajnie układają. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jutro będziemy dalej tutaj pokazywać. O, popatrzmy. Ostatni tutaj rzut, że tak powiem, obiektywem kamery na te młode, które sobie tutaj siedzą ładnie. Widzimy, o, tam się skrzydło. Kilka samczyków, a nakarmiło elegancko po prostu, bo tu nie są ich dzieci, a ładnie nakarmione są po prostu. Całkiem inny gąbek nakarmiły. To już nie będziemy ich stresować. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia i powodzenia na jutrzejszym locie.